Siądźmy sobie wygodnie i na minutkę jeszcze, zanim pójdziemy dalej, zamknijmy oczy, żeby połączyć się ze sobą, połączyć się ze swoim sercem i połączyć się z tym pragnieniem, które sprawiło, że jesteś tutaj dzisiaj, że wybrałaś właśnie to spotkanie spośród miliona innych możliwości. To spotkanie jest ważne i wartościowe, ponieważ je wybrałaś. Widać, coś w Twoim sercu czuło, że zadzieje się dla Ciebie coś, co jest Ci potrzebne teraz do tego, żeby się rozwinąć, żeby otworzyć się na swoje marzenia, otworzyć się na to, za czym prawdziwie tęskniesz. Więc daj sobie chwilkę, żeby poczuć tę intencję, żeby poczuć to marzenie w sercu. Może to marzenie dotyczyło chwili relaksu, bycia ze sobą, a może nawet czegoś jeszcze większego. Może jest w Tobie jakieś pragnienie, które od dawna odkładasz na później i które chciałabyś, żeby nareszcie zaczęło się manifestować. Może chciałabyś się dowiedzieć, jak zabrać się za realizację tego, co jest dla Ciebie ważne, nawet kiedy lęk i umysł Ci w tym przeszkadza. Może czujesz, że jest w Tobie dużo większy potencjał, ogromny potencjał i chciałabyś zacząć go na serio realizować. Bo po prostu czujesz, że jak nie teraz, to kiedy? Więc daj sobie chwilkę, żeby poczuć to pragnienie, to marzenie, tę tęsknotę, która przyprowadziła Cię tutaj dzisiaj. Teraz, kiedy sobie to uświadomisz, kiedy połączysz się z tym pragnieniem, z tą tęsknotą, powiedz do siebie w myślach: pozwalam sobie na to, pozwalam sobie, żeby to się zrealizowało, pozwalam sobie, żeby to się zamanifestowało. I poczuj moc swojego pozwolenia. Powiedz teraz do siebie w myślach: pozwalam sobie, żeby to się zamanifestowało, ponieważ. I podaj powody, podaj swojej podświadomości powody, dla których to jest dla Ciebie ważne. Dlaczego chcesz właśnie tego? Co ważnego do Ciebie przyjdzie, kiedy zrealizujesz, zamanifestujesz, pozwolisz sobie właśnie na tę rzecz, na to marzenie, na to pragnienie, na tę tęsknotę? Podaj kilka prawdziwych powodów. I z kolejnym oddechem lekko i radośnie otwórz oczy, uświadamiając sobie, że życie już Cię usłyszało i że Twoje pozwolenie już zostało odebrane, już zostało usłyszane. I to się zaczyna właśnie dla Ciebie, właśnie w tej chwili, kochana, dziać. Będziemy szły jeszcze głębiej w to, będziemy szły jeszcze bardziej ku temu, abyś mogła jeszcze bardziej sobie pozwolić na to wszystko, za czym tęsknisz i na to wszystko, czego pragniesz dla siebie. Bo Ty jesteś, kochana, kreatorką swojego życia. Każda z nas jest totalną kreatorką swojego życia. I wiecie, ogromnie mnie smuci, kiedy widzę, jak kobiety odkładają swoje marzenia na później, jak powstrzymują się przed tym, żeby zrealizować to, czego naprawdę pragną, to, czego najbardziej chcą, tylko z powodu lęku.
I dzisiaj na tej sesji chciałabym Wam pomóc zobaczyć, jeżeli mi pozwolicie, chciałabym Wam pomóc zobaczyć, w jaki sposób możecie przejść umysł, przejść to, co Was ogranicza, stare podświadome blokady i otworzyć się na to, za czym tak naprawdę w głębi duszy tęsknicie. Otworzyć się być może na wizję dużo większą, dużo bardziej soczystą, dużo bardziej cudowną, niż kiedykolwiek w ogóle myślałyście, że to będzie możliwe. Bo praktyki, które poznasz dzisiaj podczas tej sesji, pomogą Ci świadomie przyciągać do swojego życia dokładnie to, czego pragniesz, to, czego chcesz. I ta wiedza, jak manifestować to, za czym tęsknimy, pomaga przejść frustrację, przejść lęki i zacząć odważać się sięgać po to, co jest naprawdę nasze. I chcę Wam powiedzieć, słuchajcie, o takiej jednej rzeczy, że kiedy wiemy, jak zabrać się za realizację swoich marzeń, kiedy wiemy, od czego to zależy, że się nie udaje, kiedy wiemy, dlaczego tak się dzieje, że stopują nas lęki, że pomimo, że świadomie chciałybyśmy jednej rzeczy, to podświadomie sobie przeszkadzamy w tym. Kiedy zaczynamy to rozumieć, dlaczego tak się dzieje, to wtedy świat się dla nas otwiera i wtedy zaczynamy dużo odważniej, z dużo większą pewnością siebie sięgać i wiarą też w swoje możliwości sięgać po to, czego naprawdę chcemy. Także na początek chciałam Wam powiedzieć o czterech takich wyzwaniach, czyli dlaczego tak jest, że wiele kobiet nie sięga po to, czego najbardziej chcą. Dlaczego tak jest, że wiele kobiet nie realizuje swoich marzeń i zgadza się na takie, wiecie, życie na pół gwizdka, takie życie, które jest trochę byle jakim życiem? I są takie cztery powody. Pierwszy powód jest taki, że bardzo często kobiety nie wiedzą, czego chcą. I to nie jest tak, że gdyby one się zatrzymały i zapytały siebie, czego chcą, to by nie usłyszały tej odpowiedzi. Tylko problem czy wyzwanie jest takie, że wiele kobiet nie zatrzymuje się w swojej codzienności, żeby właśnie posłuchać tego, co jest taką prawdziwą, głęboką tęsknotą serca. Bardzo często pędzą w tych codziennych zadaniach, pędzą w swojej pracy, do której chodzą, w domu, od obowiązku do obowiązku, od dnia do dnia i tak gdzieś w takim są kołowrotku. A kiedy jesteśmy w takim kołowrotku, to wtedy te nasze prawdziwe pragnienia czy marzenia, one po prostu nie mogą do nas dotrzeć. Widzę, że włączyła się Wiola właśnie, Wiola, która się zatrzymała, która zadała sobie pytanie, jakiej pracy tak naprawdę chce, bo pracowałyśmy z Wiolą właśnie nad tym i uświadomiła sobie, że chce zupełnie innej pracy i chce robić coś zupełnie innego i słuchajcie, i teraz robi to, ale właśnie dzięki temu, że pozwoliła sobie się zatrzymać. I teraz pytanie, słuchajcie, jeżeli Ty też pędzisz albo znasz takie kobiety dookoła siebie, które pędzą, pytanie jest takie, dlaczego tak się dzieje? I odpowiedź jest jedna, pędzimy dlatego, że boimy się swoich uczuć, boimy się spotkać ze swoimi uczuciami, boimy się spotkać z tym pragnieniem, bo doświadczenie, zobaczenie swojego pragnienia wymaga ogromnej odwagi. Kiedy uświadomisz sobie, czego tak naprawdę pragniesz, to nie możesz już udawać, nie możesz już zamykać oczu na to, nie możesz mówić, że ja jestem właściwie szczęśliwa. Tylko wtedy potrzebujesz serio się za to zabrać. Właśnie dlatego wiele kobiet się nie zatrzymuje i mówi, ja nie wiem, czego chcę, ale prawda jest taka, że to nie chodzi o to, że one nie wiedzą, czego chcą, tylko po prostu nie dają sobie czasu, żeby się zatrzymać i żeby się w to wsłuchać. To jest pierwszy powód, pierwsze wyzwanie. Drugie wyzwanie, dlaczego kobiety nie idą, dlaczego my kobiety nie idziemy ze swoimi marzeniami, jest takie, że często idziemy za pożądaniami ego, a nie za prawdziwymi pragnieniami serca. Czyli wydaje nam się, logicznie patrząc, że realizujemy swoje marzenia, realizujemy swoje pragnienia, ale tak naprawdę wcale nie realizujemy swoich marzeń i pragnień, tylko scenariusz, który napisali dla nas inni. I ja jestem tego żywym dowodem, dlatego że pamiętam dokładnie ten moment, kiedy wybrałam jako swoje studia prawo. Poszłam na prawo nie dlatego, że ja wybrałam to. Wydawało mi się wtedy, że to jest moje marzenie. Ale tak naprawdę to wcale nie było moje marzenie. To było marzenie moich rodziców, a ja podświadomie, odpowiadając na ich pragnienia, ich oczekiwania, poszłam na to prawo. Ale tak naprawdę nie lubiłam ani praktycznie jednego zajęcia, ani nie lubiłam czytać o tym wszystkim. To było kompletnie nie moje. Gdybym dzisiaj wiedziała to, co wiem, nigdy w życiu nie wybrałabym prawa, bo wiedziałabym, potrafiłabym zaobserwować, że
dokładnie to uczucie, kiedy ja mówię komuś, że ja idę na prawo, że to uczucie w ogóle nie ma nic wspólnego z takim prawdziwym wewnętrznym spełnieniem, że to uczucie jest poczuciem bezpieczeństwa. Wow! Ja będę zaakceptowana, bo idę na takie fantastyczne studia, które popierają moi rodzice, które popiera społeczeństwo. Więc to jest to właśnie wyzwanie, które często mają kobiety, że trudno jest im odróżnić takie prawdziwe pragnienia swojego serca od pożądań ego. I właśnie wybierają na głowę to, co jest logiczne, to, co jest społecznie akceptowane i co spełni oczekiwania. Nie potrafią odróżnić jednego i drugiego i lądują wtedy w takiej bajce, która jest kompletnie nie nasza, czy nie ich. Drugim przykładem jest jedna z osób, z którą pracowałam. Pracowałam coachingowo właśnie i jest to osoba, która w pewnym momencie swojego życia podjęła decyzję, że wychodzi za mąż, ale tak naprawdę nie chciała wcale wychodzić za mąż za tego mężczyznę. Wyszła za niego za mąż, dlatego że rodzina oczekiwała od niej, że już wyjdzie za mąż, że będzie miała dzieci, że będzie miała rodzinę. I po prostu stwierdziła, że okej, to ja wychodzę za mąż, że ja i tak myślała, że ja tego naprawdę chcę. Ale okazało się, że wcale nie była w tym związku szczęśliwa, po 2 latach się rozwiedli. Więc bardzo często jest tak, że kiedy nie rozpoznajemy tych swoich prawdziwych pragnień serca, wtedy idziemy za ego, idziemy za tym, co wydaje nam się, że będzie społecznie akceptowane, za tym, czego chce od nas nasza rodzina. Trzeci powód, trzecie wyzwanie, dlaczego kobiety nie są w swoim życiu szczęśliwe i nie realizują tego, co naprawdę chcą i za czym tęsknią, to jest takie, że nie pozwalają sobie chcieć. Co to znaczy? Może pomyślisz sobie, ale jak to nie pozwalają sobie chcieć? No tak. Bardzo często jest tak, że kobiety wierzą, ja to obserwuję na bieżąco, non-stop, na moich sesjach coachingowych, na spotkaniach z kobietami, że kobiety nie pozwalają sobie chcieć realizować swoich marzeń, czyli na przykład chcieć zmiany pracy albo chcieć zmiany w związku, dlatego że wierzą, że to będzie przeciwko ich bliskim, że ich marzenia, ich pragnienia są jakąś fanaberią, są jakimś kłopotem, są czymś, co będzie przeszkadzało ich rodzinie, przeszkadzało ich mężowi, dzieciom, że to będzie przeciwko nim. Nie rozpoznają, że tak naprawdę, kiedy duszą się w życiu, które nie jest tak naprawdę ich, kiedy duszą się w pustce i poczuciu niespełnienia, to jest przeciwko ich rodzinie, to jest przeciwko ich mężowi. Dlatego, że wtedy nie mogą być tą promienną, cudowną, szczęśliwą, zadowoloną kobietą, kiedy tak naprawdę ograniczają siebie. Więc tutaj takim sposobem, żeby zobaczyć i pozwolić sobie na to, żeby naprawdę chcieć sięgać po to, czego pragniemy, to jest właśnie rozpoznanie, że nasze spełnianie marzeń nie jest w ogóle przeciwko naszej rodzinie, ani przeciwko naszym bliskim, że oczywiście czasami na początku im jest trudno się na to otworzyć, ale to Twoja robota. I to jest to, wiecie, co ja sobie uświadomiłam, co naprawdę pomogło mi wziąć pełną odpowiedzialność za moje życie, że to jest moja praca, że to jest to, co ja powinnam zrobić dla siebie, to ja powinnam sobie pozwolić chcieć. Ja samej sobie i pozwolić sobie chcieć, niezależnie od tego, co wszyscy dookoła będą chcieli lub czego nie będą chcieli. I kobiety bardzo często, kiedy chcą spróbować, tak jak na przykład jedna z osób, z którą pracowałam ostatnio, chce całkowicie zmienić pracę i chce sobie pozwolić spróbować, ale jednocześnie czuje się winna, bo ma poczucie, że w ogóle to jest taka ogromna rewolucja, że w życiu jej męża też to będzie taka rewolucja. Czy ona może sobie na to pozwolić? Ja sobie myślę, kurczę dziewczyno, to żyłaś 45 lat, odkładając swoje marzenia na później, przez co najmniej 15 lat. Ile jeszcze będziesz to robić? Więc to jest właśnie to kolejne wyzwanie. I teraz czwarte wyzwanie to jest takie, że kobiety pozwalają, żeby te stare programy, żeby stare podświadome przekonania stopowały je. Kiedy już wiedzą, czego chcą, kiedy już wiedzą, że to jest ich prawdziwe pragnienie serca, wtedy bardzo często pojawia się lęk. I kiedy pojawia się lęk, to kobieta, która uświadomiła sobie, tak, ja chcę naprawdę się zakochać, albo ja chcę naprawdę zmienić pracę, albo ja naprawdę chcę wyruszyć w podróż, albo ja chcę być bardziej autentyczna w moich relacjach, albo ja chcę mieć wolność finansową, albo ja chcę całkowicie otworzyć swój biznes, zmienić całkowicie swoją ścieżkę kariery. Kiedy sobie kobiety to uświadamiają, bardzo często pojawiają się te stare programy, tak jak taka ściana przed nami i po prostu one nie mogą się przez to przebić, bo pojawia się ten lęk, który mówi, ale ty stracisz to, co masz. I jak pojawia się ten lęk, to bardzo często wtedy kobiety się zatrzymują. Zatrzymują się i odpuszczają. Dlatego, że nie rozpoznają tego, czy nie mają świadomości tego, że lęk
To jest stary program. To jest stary program. Dlaczego? Dlatego, że umysł chce odtwarzać wszystko to, co zna. Jeżeli znał tą starą, stary sposób bycia, starą ścieżkę Twojego życia, to będzie chciał to odtwarzać wciąż i wciąż i wciąż na nowo. I jeżeli nie będziesz tego świadoma, że ten lęk się pojawi i on jest naturalnym etapem, to się zatrzymasz i nie pójdziesz za swoim marzeniem. I znam wiele przykładów takich sesji, kiedy kobiety właśnie odważają się i słuchajcie, jestem z nich tak ogromnie dumna, tak jak z Małgosi właśnie, mojej klientki cudnej. Pisałam Wam o Małgosi, z Małgosią spotkanie będzie we wtorek o 11:30. Małgosia Trzaskowska, słuchajcie, cudowna kobietka, która przyszła do mnie, do mojego programu Pisze Książkę z Patrycją Załóg, właśnie z takim marzeniem, z takim głębokim pragnieniem, które było prawdziwym pragnieniem jej serca, żeby podzielić się swoją historią o tym, jak ona budowała swoją wartość, jak zaczynała wierzyć w siebie. I ona przyszła do mnie do tego programu, ale zupełnie nie wierzyła, że to jej się uda, ale zrobiła to. Słuchajcie, przyszła pomimo tego, że miała ten lęk, że ten głos w głowie mówił jej, że co ona ma ważnego do powiedzenia, że przecież nikt nie będzie chciał tego czytać. A czy ona da radę w ogóle to napisać? Miała te wszystkie lęki i wątpliwości, ale przyszła, stawiła się dla tego zadania. I słuchajcie, pisała codziennie, pisała kilka godzin dziennie, napisała świetną książkę. Potem pracowałyśmy nad jej wydaniem i słuchajcie, znowu tutaj pojawiła się ściana. Dlatego, że nikt nie chciał wydać książki Małgosi na początku. I Małgosia już miała taki moment właśnie takiego kryzysu i uświadomiła sobie, że gdzieś jest taki głos w jej głowie, który mówi, że a może to jest niewystarczająco dobre, a może ona sobie powinna odpuścić, ale słuchajcie, pamiętam dokładnie, miałyśmy taką jedną rozmowę i właśnie powiedziałam do Małgosi, że Małgosia, że Twoja historia jest tak ogromnie wartościowa, że Ty masz takie piękne rzeczy do dania światu i że pozwól sobie za tym pójść, że to na pewno się uda i słuchajcie, miałam taką mega niezachwianą wiarę w to, że na pewno jej się uda. I książka jest, słuchajcie, książka jest, Małgosia trzyma ją w rękach i ja jestem ogromnie szczęśliwa dla niej, słuchajcie, Małgosia jest absolutnie moją bohaterką, że odważyła się, wiecie, pomimo tego głosu wątpliwości i jestem pewna, że każda z Was ma taki głos wątpliwości, każda z Was ma taki głos lęku. I teraz te osoby, które realizują swoje marzenia, słuchajcie, one też mają te lęki, one też mają te wątpliwości, tylko robią jedną inną rzecz. One robią to, że kiedy ten lęk się pojawia, one rozpoznają go, pozwalają sobie go czuć, ale robią swoje. Stawiają się dla swojego zadania, dla swojego marzenia, dla siebie, dla swojego pragnienia serca i idą za tym. I kochane, każda z Was może to zrobić. I dokładnie, słuchajcie, było tak samo ze mną. Ja miałam taki moment w życiu, kiedy uświadomiłam sobie, czego ja tak naprawdę, słuchajcie, pragnę. Co jest takim moim najgłębszym marzeniem? To było dokładnie, pamiętam, to było 6 lat temu. Uświadomiłam sobie, że ja najbardziej na świecie chciałabym podróżować, chciałabym prowadzić warsztaty na całym świecie, chciałabym pracować online, tak żeby nie być w ogóle zależną od miejsca. Czułam, że po prostu, wiecie, że to jest moja prawda, że to jest coś takiego, co jest naprawdę moje. Ale moja sytuacja życiowa wyglądała zupełnie inaczej. Wtedy pracowałam w Warszawie, 95% moich przychodów pochodziło z takich osobistych spotkań. Wiecie, że po prostu szłam na sesje czy na warsztaty, spotykałam się z kobietami, one przyjeżdżały do Warszawy, ja się z nimi spotykałam, brałam za to pieniądze. Więc dla mnie takie, wiecie, przeskok jakby z tego, że ja praktycznie jestem całkowicie, moje całkowicie dochody są uzależnione właśnie od tego, żeby być w Warszawie na miejscu, do tego, żeby podróżować i żeby mieć tą niezależność finansową, wolność, swobodę, móc pracować wtedy, kiedy chcę, móc pracować mniej. To była, słuchajcie, jakby to była jakaś bajka. Mi się wydawało, że to jest przecież kompletnie niemożliwe. I napotkałam taką trudność, wiecie, że przez wiele, wiele lat, ponieważ nie wierzyłam, że to jest możliwe, to stopowałam siebie przed tym i podejmowałam właśnie takie decyzje, które nie sprzyjały temu. I stopowałam, aż właśnie do pewnego momentu, kiedy uświadomiłam sobie jedną, słuchajcie, mega ważną rzecz i to było dla mnie całkowite olśnienie. Ja uświadomiłam sobie, że jeżeli ja nie zacznę iść za tym, czego pragnę, to znaczy nie zacznę tego manifestować już tu i teraz, to nic się w moim życiu nie zmieni. Że nie będzie czegoś takiego, że będzie jakiś pstryk, słuchajcie, który mnie uwolni.
że to się tak nie dzieje, że ja muszę sama ucieleśnić i zamanifestować dokładnie to, czym chcę już się stać. I ten moment był takim momentem zwrotnym, kiedy ja zaczęłam podejmować inne decyzje, kiedy zaczęłam odpuszczać, kiedy na przykład zdecydowałam, że całkowicie przestaję prowadzić warsztaty w Warszawie. Potem zdecydowałam, że całkowicie wyprowadzam się z Warszawy. Potem zaczęłam wszystkie moje klientki przesuwać z takich spotkań indywidualnych na żywo na spotkania online. Potem zaczęłam więcej energii angażować w to, żeby prowadzić programy online. I słuchajcie, sukcesywnie, krok po kroku, poprzez moją intencję, poprzez moją odwagę, puszczenia tego starego, bo wiecie, to nie było łatwe. To było ogromnie trudne, żeby puścić to stare, bo mi się wydawało, że ja nie zarobię. Że jeżeli ja przestanę prowadzić te sesje na żywo, że kto będzie chciał ze mną zapłacić mi w ogóle za to, że ja online się z nim spotykam. To mój umysł napierdzielał, tak samo jak pewnie napierdziela twój umysł, ale kochana, prawda jest taka, że dopóki nie spróbujesz, to się nie przekonasz. A jak spróbujesz, to się okaże, że zaczniesz to manifestować i to się zacznie dziać. Więc teraz, kochana, jeżeli ty też stoisz przed jakimś marzeniem, jeżeli stoisz przed jakimś pragnieniem, które jest dla ciebie żywe, to pierwszym krokiem do tego, żeby zacząć je naprawdę manifestować, to jest uświadomić sobie, czego tak naprawdę chcesz i dotrzeć do prawdziwej wizji, do prawdziwej tęsknoty twojego serca. Bo kiedy dotrzesz do tego, co jest naprawdę twoje, co jest takim życiem, za którym tęsknisz, to wtedy to się naprawdę zacznie dziać. Będziesz miała energię do tego, żeby zacząć wprowadzać to w życie, bo po prostu będziesz tak podłączona do tej pięknej wizji, do tego ogromnego marzenia, że to się zacznie dziać. I dokładnie, słuchajcie, tak było ze mną. I dzisiaj, jak się z wami spotykam, mam całkowitą wolność, dziewczyny, ale całkowitą wolność. Mogę pracować z każdego miejsca na świecie. I tak jest też, przecież teraz już praktycznie od 8 miesięcy jestem cały czas w Indiach, teraz przyleciałam do Polski na chwilę, wracam tam we wrześniu. Mam całkowitą wolność i niezależność i wykreowałam dla siebie tę wolność i niezależność, chcę wam powiedzieć, przede wszystkim pracą wewnętrzną, pracą ze swoim lękiem, ze swoimi przekonaniami, pracą z pozwalaniem sobie właśnie na tę obfitość i na tą wolność, bo głos w mojej głowie mówił mi, że to jest niemożliwe i to się nie uda, ale ja szłam pomimo lęku i każda z was, dziewczyny, może. I ja wam chcę w tym pomóc, kochane, dlatego że to jest szalenie ważne. Wiecie, dlaczego to jest ważne? Słuchajcie, wiecie, po co są nasze pragnienia i marzenia? Możecie sobie zwizualizować to, wyobrazić, że jest takie nasionko dębu i to nasionko dębu, słuchajcie, nie mam tutaj akurat tego nasionka, ale gdzieś tu dąb na pewno dookoła jest mnie, że to nasionko dębu ma zapisane w sobie pewien plan. Ma zapisany taki plan, żeby stać się wielkim dębem. I teraz to nasionko odczuwa pewne pragnienia, odczuwa pragnienie, żeby rozszerzać się. Kiedy jest tylko takim nasionkiem w ciemnej ziemi, odczuwa pragnienie, żeby się rozszerzać, żeby wypuszczać pęd, żeby przebijać się przez tą ciemną ziemię, pomimo że nie ma zielonego pojęcia, dokąd idzie, pomimo że boi się jak jasna cholera, co tam spotka po drugiej stronie, bo przecież nie zna tego, skąd ma wiedzieć, ale ma w sobie to pragnienie, ma w sobie ten naturalny impuls, więc idzie, stara się, robi te kroki, wypuszcza te pędy, pobiera soki, przetwarza to wszystko i wypuszcza, wypuszcza, ciach, wychodzi, wychodzi, jest już na zewnątrz, jest, tam są jakieś różne trawy dookoła, ale ono idzie, idzie, bo ma to pragnienie w sercu, więc idzie, idzie do góry, idzie i staje się coraz większym, większym, większym drzewem. I nagle, słuchajcie, w pewnym momencie czuję, że jest tym, czym miało się stać, że po prostu urzeczywistnia swoją naturę, że jest dokładnie, że żyje takim życiem, jakie jest stworzone dla niego. Wiatr szeleści w jego konarach. Jest po prostu przecudownym, pięknym, dającym cień drzewem i czuję, że jest dokładnie tym, kim miało się stać. I kochana, ty dokładnie tak samo. Twoje pragnienia i twoje marzenia są właśnie tym, co pozwala ci, pomaga ci stać się pełnią siebie, stać się tą kobietą, tym człowiekiem, jakim masz się stać, które pozwala ci wykreować dla siebie dokładnie takie życie, za jakim tęsknisz. Dlatego właśnie realizowanie swoich marzeń, dziewczyny, jest tak ważne. Każde twoje zrealizowane marzenie daje ci siłę i pomaga ci się stać i urzeczywistnić twoją prawdziwą naturę. Naturę, która jest błogością, która jest pięknem, która jest promiennością, która jest szczęściem, która jest wolnością. Więc to jest właśnie to zadanie, które my potrzebujemy zrobić. Pielęgnować nasze marzenia, pielęgnować nasze pragnienia i nie wmawiać sobie,
że to jest fanaberia, że to jest kłopot, że my kogoś, że nie czuć się winne, że my kogoś zranimy tym, że my pójdziemy za swoim marzeniem. Twoje marzenie jest Twoje i ono przyszło do Ciebie po to, żeby pomóc Ci stawać się tym, kim naprawdę jesteś. Bo teraz wyobraź sobie, że to małe nasionko dębu nie poszłoby za tym prawdziwym impulsem, wymyśliłoby sobie, że ja mam być różą. Albo wymyśliłoby sobie, że ja mam być na przykład kamieniem i ja mam siedzieć, albo ja mam pozostać tym nasionkiem. Ono nigdy nie czułoby spełnienia, nigdy nie czułoby tego soczystego uczucia w środku, że jest tym i że staje się tym, kim naprawdę ma się stać. I teraz, kochana, na koniec trzy bardzo praktyczne wskazówki, w jaki sposób możesz zabrać się serio za manifestację swoich marzeń i zacząć to przyciągać do swojego życia lekko, radośnie, bez wysiłku. Pierwszym krokiem jest zatrzymać się i odkryć, rozpoznać, co jest Twoją taką największą tęsknotą w życiu, co jest Twoim największym pragnieniem, czymś takim, co jest nie połowiczną wizją, bo ja też miałam takie różne połowiczne wizje i widzę, jak kobiety czasami idą na kompromis i mówią, a właściwie to przecież ja nie mogę więcej oczekiwać od swojego męża, albo a ja przecież, co ja sobie wymyślam z tą pracą, przecież wszyscy pracują, są tam zadowoleni. Więc pierwszą rzeczą to jest rozpoznać, co jest Twoją największą, najprawdziwszą tęsknotą w życiu. Drugim krokiem, kochana, to jest stawić się, kiedy pojawiają się te podświadome wzorce, blokady, przeszkody. Stawić się dlatego i powiedzieć, moje marzenie, moje pragnienie jest ważniejsze niż to. Moje pragnienie i marzenie jest ważniejsze niż ten lęk. Ja jestem gotowa objąć ten lęk, jestem gotowa zmierzyć się z tym lękiem, jestem gotowa stawić mu czoła i robić swoje. To jest drugi krok. Dopóki tego nie zrobisz, strach zawsze cię powstrzyma. Ale ważna rzecz jest taka, że ten strach, on będzie w twojej podświadomości zawsze, kochana. Zawsze. Dlaczego? Dlatego, że umysł chce odtwarzać to, co znasz, a jeżeli ty chcesz innej przyszłości dla siebie, to nie będziesz mogła robić tych samych rzeczy, dlatego że jeżeli ciągle i ciągle postępujesz tak samo, czyli zatrzymujesz się, kiedy pojawia się lęk, to wtedy nigdy nic się nie zmieni. Jeżeli chcesz dla siebie nowej przyszłości, potrzebujesz zacząć dokonywać nowych wyborów, innymi słowy, stawić się dla tego lęku i powiedzieć, kurczę, ja to zrobię nawet jeśli się tego boję. I trzecim krokiem, który pomoże Ci zrealizować Twoje marzenie, przyciągnąć do swojego życia to, za czym tęsknisz, kochana, to jest to, żeby stawać się tym, za czym tęsknisz już tu i teraz. Bo my mamy często taką iluzję, że kiedyś w przyszłości wydarzy się coś, co sprawi, że my będziemy szczęśliwe. Prawda jest taka, jeżeli tu i teraz nie potrafisz siebie uszczęśliwić, to znaczy, że kupujesz jakąś iluzję. Dlatego, że najlepszym sposobem, w jaki możemy przyciągać nasze marzenia, to jest ucieleśnić to tu i teraz, bo nic nie przyciąga tak radości jak radość, nic nie przyciąga tak miłości jak miłość. Jeżeli będziesz w takiej presji, w takim poczuciu narzekania, że teraz jest nie tak, takiej nieakceptacji tego, co jest, to będzie odpychało Twoje marzenie, Twoja niecierpliwość, Twoja presja, Twoja frustracja będzie odpychało od Ciebie to, za czym tak naprawdę tęsknisz. Dlatego Twoim podstawowym i każdej z nas, dziewczyny, podstawowym zadaniem jest wziąć odpowiedzialność za siebie i za swoje szczęście i sprawić, żebyś była szczęśliwa już tu i teraz, a wtedy Twoje marzenia, Twoja wolność, Twoja miłość, Twoje, to za czym tęsknisz, to będzie po prostu do Ciebie, tak jak magnesik, wiesz, to tak jak widzisz taką promienną osobę, która jest po prostu totalnie promienna, taka, że to aż się chce być z tą osobą i życie jest takim samym lustrem jak druga osoba. To znaczy życie zaczyna nam odzwierciedlać, jeżeli my jesteśmy pełne miłości, to miłość zaczyna do nas napływać, jeżeli jesteśmy pełne spełnienia, spełnienie zaczyna do nas napływać. I nie chodzi teraz o to, żeby zaprzeczać, że ja na przykład nie lubię tej pracy, w której jestem. Uznać to, pozwolić sobie to czuć i jednocześnie łączyć się w sobie z tym poczuciem, ja chcę zamanifestować, doświadczyć, wykreować dla siebie pracę, w której będę się czuła totalnie spełniona i już zobaczę, jak mogę to spełnienie wnosić do tej chwili teraz. Może mogę zacząć to robić, może mogę zacząć kreować, może mogę zacząć robić coś po godzinach, żeby już tym być, żeby to ucieleśniać, bo im więcej tego będziesz miała w swojej codzienności, tej nowej siebie,
tej nowej siebie, która już zamanifestowała to marzenie, tym to marzenie będzie do Ciebie coraz bardziej i bardziej, kochana, przychodzić. I patrzę, kochane, patrzę na to, co piszecie. Bardzo jestem ciekawa. Iwona napisała, Iwona Marzena, dziękuję z serca za utwierdzenie mnie w moim nowym życiu takiego, jakiego pragnę i tym samym manifestowania i materializowania go. Kochana, mega się cieszę, mega, mega i bardzo Ci tego życzę. Joasia napisała, ostatnio się tym interesuje i Twój filmik jak na zawołanie. A widzisz, kochana, tak, takie to życie to jesteś, Joasia, po prostu żywą manifestacją tego, że to się dokładnie właśnie tak dzieje. Kiedy my jesteśmy tym, kiedy stajemy się tym, to to po prostu zaczyna się manifestować. Patrzę, Monika, zapytałaś, a jak rozpoznać tę tęsknotę w życiu? Borykam się ze swoją zmianą zawodową już trzeci rok i nadal nie wiem, co chcę robić w życiu. O, Monika, kochana, mój temat, mój temat. Kochana, pierwsza rzecz jest taka, że Ty wcale nie musisz wiedzieć, czego chcesz. Serio, nie musisz czekać, aż będziesz wiedziała, czego chcesz. Po prostu zapytaj siebie, możesz sobie zamknąć oczy na chwilkę nawet teraz i zapytaj siebie, co jest najlepszym pierwszym krokiem, który potrzebuję zrobić teraz i pójdź za tym pierwszym krokiem. Jak zrobisz ten pierwszy krok, gwarantuję Ci, że drugi krok się przed Tobą odsłoni. Jak zrobisz drugi krok, trzeci krok się przed Tobą odsłoni. Jak zrobisz trzeci krok, czwarty krok się przed Tobą odsłoni. Możesz sobie pomyśleć o tym w ten sposób, że życie daje Ci tą instrukcję, to pragnienie, tą tęsknotę na najbliższy krok, a potem następny odsłania się sam, następny odsłania się sam. To jest bardzo częste wyzwanie kobiet, że właśnie stopują siebie przed ruszeniem z miejsca, dlatego że nie wiedzą, dokąd idą. Czy wy myślicie, że ja wiedziałam, dokąd ja idę? Czy myślicie, że ja na przykład wiedziałam, jak ja przestanę prowadzić te warsztaty w Warszawie, że ja będę miała tyle klientek na sesje takie indywidualne online, albo że stworzę program Rok Przebudzenia, mój roczny program, z którego praktycznie się w całości utrzymuję. Nie, nie miałam zielonego pojęcia, ale czułam to pragnienie w sercu, żeby przestać prowadzić warsztaty. Podjęłam decyzję, przestałam prowadzić warsztaty i wtedy, widzisz, kochana, odsłoniło mi się to, że no dobra, to ja zrobię sesję. I zrobiłam sesję i po prostu, ale potrzebujemy pójść za tym, co jest prawdziwe dla nas na tu i teraz. Więc, kochana, pytaj siebie, nawet jeżeli dzisiaj nie będziesz jeszcze wiedziała, czy potrafiła tego rozpoznać, pytaj siebie codziennie, co jest najlepszym, najbliższym krokiem. I słuchajcie, dziewczyny, proście życie o znaki. Życie jest niesamowite, życie będzie Ci podsuwać takie rozwiązania, o jakich Ci się nie śniło, kiedy się otworzysz na to, że życie naprawdę może Cię wspierać. Więc poproś o to, żeby przez następny tydzień, żeby w następnym tygodniu pojawił Ci się znak, co masz zrobić. I zobaczysz, kochana, że tak będzie. I koniecznie napisz na grupie, bo ja jestem pewna, że wydarzą się totalne, totalne cuda. Agnieszka napisała, jestem w punkcie czwartym, a raczej tu utknęłam. Już wiem, jak sobie z tym poradzić. Kochanie, bardzo się cieszę, bardzo, bardzo się cieszę. Basia napisała, dziękuję, kochana, za super rady. Cudnie, kochane, mega się cieszę. Kochane moje, więc chcę Wam dać praktykę na ten tydzień. Praktykę, która pomoże Wam stać się taką magnetyczną marzycielką, czyli naprawdę zacząć przyciągać do swojego życia to, czego pragniecie, to, za czym tęsknicie. Bo wszystko zaczyna się i ta praktyka i to wyzwanie jest oparte na takiej wiedzy, że wszystko, cokolwiek chcesz zamanifestować na zewnątrz, najpierw potrzebujesz zamanifestować to w środku. Czyli najpierw potrzebujesz to poczuć w swoim wnętrzu i dopiero kiedy poczujesz to w swoim wnętrzu, dopiero wtedy to się zacznie dziać na zewnątrz. Więc pierwszym krokiem do tego, żeby zamanifestować cokolwiek, to jest to, żebyś Ty pozwoliła sobie, żeby to się naprawdę działo w Twoim życiu. Z pełną mocą, żebyś pozwoliła sobie, żeby to się działo. Więc mam dla Was takie wyzwanie na ten tydzień, kochane. Zamieśćcie w grupie post. To może być post pisemny lub post wideo. Nagrajcie krótki filmik albo napiszcie krótki tekst. Na co sobie pozwalacie? Na przykład, pozwalam sobie być szczęśliwa, pozwalam sobie przestać już się martwić o przyszłość, pozwalam sobie wykreować dla siebie niezależność finansową, pozwalam sobie pracować na całym świecie, pozwalam sobie robić warsztaty na Hawajach, pozwalam sobie
kochać, pozwalam sobie zmienić moją relację z mężem tak, żeby było w niej więcej miłości, pozwalam sobie napisać książkę, pozwalam sobie zmienić pracę, pozwalam sobie mieć pracę, w której po prostu będę mogła pracować tylko 3 godziny dziennie, pozwalam sobie świetnie zarabiać, pozwalam sobie etc., etc., kochane, pewnie czujecie już ideę. I teraz druga bardzo ważna rzecz, co jeszcze powinno się tam znaleźć. Pozwalam sobie, ponieważ... Bo to jest bardzo ważne, słuchajcie, nasz umysł potrzebuje argumentów, dlaczego my sobie na to pozwalamy, więc powiedz do siebie, pozwalam sobie na to, żeby mieć taką pracę, która będzie mi dawała radochę i satysfakcję, ponieważ wtedy będę mogła być taką cudownie szczęśliwą, promienną kobietą, która będzie wnosiła radość w życie moich bliskich, która będzie czuła się spełniona, która będzie dawała swoje najlepsze dary i będzie dawała to, co jest w niej najlepszego. Albo pozwalam sobie się zakochać, ponieważ kiedy jestem w stanie zakochania, kiedy kocham, czuję się otwarta, czuję, że życie jest, pulsuje, wibruje, że jest rozkoszne, że jest cudowne, wtedy jestem też taką najlepszą wersją siebie, wtedy jestem bardziej kochającą mamą, jestem bardziej kochającą córką, jestem bardziej kochającym współpracownikiem. Więc zachęcam Was, kochane, gorąco, to jest wezwanie dla Was, ale to jest tylko zaproszenie, kochana. Ty nie musisz tego robić. To jest moje zaproszenie dla ciebie, żebyś pozwoliła sobie i żebyś poprzez ten post zainspirowała też inne kobiety do tego, żeby one też pozwoliły sobie. I to jest twój wybór. To jest twój wybór, kochana, dokładnie tak jak każdy wybór każdego dnia, czemu dajesz swoją uwagę, czemu dajesz swoje myśli. Wybór, który będzie decydował o tym, jak będzie wyglądała twoja przyszłość. Więc tego wyboru potrzebujesz dokonać sama. I naprawdę, dziewczyny, ogromnie, ogromnie się cieszę, że jesteście tutaj i jesteście, wiecie, ja naprawdę tak widzę was, że jesteście takim światłem dla ludzi wokół, że wy, ponieważ się rozwijacie, jesteście tak niesamowitymi, wiecie, niesamowitym dowodem na to, tak jak właśnie ty, Małgosia, widzę, że oglądasz, i każda z was, dziewczyny, że kiedy się rozwijamy, kiedy zaglądamy w głąb siebie, kiedy odważamy się stawić się dla swoich marzeń, kiedy odważamy się stawić dla tego, co jest dla nas naprawdę ważne, że po prostu nasze życie się zmienia i możemy to też nieść wszystkim wokół. Także, kochane, gorąco was zachęcam, żebyście podzieliły się też oczywiście tym live'em ze swoimi przyjaciółkami, ze znajomymi. Wiem, że zaprosiłyście do grupy mnóstwo kobiet, słuchajcie, grupa rośnie jak szalona, w ogóle 200 osób doszło w ogóle w ciągu ostatniego tygodnia. Także dzielcie się, powiedzcie swoim przyjaciółkom o tym, że jest taka grupa Przebudzone Kobiety. Zaproście je do naszej przebudzonej społeczności, żeby one też mogły być światłem, żeby one też mogły realizować swoje marzenia. Także gorąco, gorąco wam dziękuję dzisiaj za to spotkanie i zapraszam, żebyście się podzieliły jednym słowem albo jednym zdaniem, co sobie wzięłyście dzisiaj z tego, bo jestem ogromnie, ogromnie, słuchajcie, ciekawa, jak was to zarezonowało, jak się czujecie, czy zrobicie wyzwanie, pozwalam sobie, ponieważ... Także jestem bardzo ciekawa. Piszcie, ja, kochana, jeszcze jestem tutaj z wami chwilkę. Patrzę, Joasia, napisałaś. Ostatnio widuję często powtarzające się cyfry. Czuję, że są to znaki. Tak, kochana, dokładnie tak. O, kochane moje. Jeszcze wam zrobię medytację na koniec, ale czekam, żebyście właśnie napisały, co sobie wzięłyście z dzisiaj, co w was zarezonowało. Jestem ogromnie, ogromnie ciekawa, a zaraz czekajcie, wrzucę wam jeszcze ten post. Zaraz tu zobaczymy, czy ja tu mogę. Basia napisała, warto sięgać po nasze marzenia. Tak, kochana, tak. To jest mega ważne, słuchajcie, mega, mega. No i co? Nikt nie pisze, nikt nic nie pisze, wszyscy gotują śniadanko, albo czekajcie, może to już obiad, bo to już 10:00. No dobrze, kochane, to napiszcie, co sobie wzięłyście z tego spotkania, bardzo jestem ciekawa i czekam na wasze posty z wyzwaniem, pozwalam sobie, ponieważ pamiętajcie, że to wy jesteście kreatorką swojego życia, dokładnie tak, Joasia, tak jak piszesz, wszystko zależy od nas.
I czekam na Was, może kiedyś dołączycie do Roku Przebudzenia, do mojego programu Zmiany Podświadomych Przekonań. Będziemy mogły razem popracować nad naszym środkiem. A tymczasem tulę Was gorąco, życzę Wam przecudownej niedzieli i pamiętajcie, kochane, że jesteście światłem. Idźcie i bądźcie dla siebie dobre. Całuję Was gorąco. Pa, pa, pa. Cześć.